Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z opinią, nie chciałabym nazwać tego recenzją, ale z opinią produktu, który w swoją premierę ma w katalogu numer 10. To jest produkt, który w tym katalogu wchodzi do oferty Oriflame, natomiast on oczywiście będzie w stałym, tak w stałej sprzedaży. I jest to krem na stronie, akurat w tym katalogu jest on na stronie 91. Jest to odżywczy krem booster z serii Optimals. Ja zanim cokolwiek Wam powiem, chcę, żebyście wiedzieli, że w czerwcu, kiedy były te mega upały, ja sobie bardzo przesuszyłam skórę i bardzo ją jeszcze bardziej podrażniłam, ponieważ moja wrażliwość podczas badań wynosiła 86, a po w tym czerwcu moja wrażliwość wynosi aż 98, więc ja, kiedy dostałam ten produkt, bardzo sceptycznie podchodziłam do tego, żeby cokolwiek testować, więc raczej opierałam się na kosmetykach już sprawdzonych i no, bałam się go przetestować i poczekałam, aż troszeczkę, że tak powiem, się schłodzi za oknem. Ale zaraz, to może najpierw chcę Wam przeczytać, co takiego firma tutaj fajnie napisała. Twoja skóra bywa przesuszona, łuszczy się, a Ty odczuwasz dyskomfort. Przyczyną tego stanu może być wpływ czynników zewnętrznych. Gdy Twoja cera woła o pomoc, podaruj jej potężną dawkę składników odżywczych. Wystarczy kropla lub dwie boostera, by przywrócić jej świetną kondycję. I nawet, że jest suchą skórę po ekspozycji na zimno lub działanie wody, odżywia skórę po ekspozycji na słońce lub upał. No niby jest to napisane, ale ja mimo wszystko się obawiałam po to, żeby ruszyć. Składniki aktywne w tym kremie booster jest olejek z dzikiej róży i olejek z dzikiej róży, w ogóle olejki z róży, jaka by ona nie była, to są olejki takie bardzo łagodzące właśnie dla skór wrażliwych, kanola oraz lnicznika i te produkty, te składniki nawilżają, odżywiają skórę niezbędnymi kwasami tłuszczowymi. No i mamy jeszcze w składzie witaminę E, która odżywia, wiąże wodę w skórze, pomaga ją nawilżać. I łatwy w użyciu krem booster do suchej, odwodnionej skóry. Wysoce, słuchajcie, odwodniona skóra może też być skórą tłustą. Ja mam taką skórę, mam skórę tłustą, wrażliwą, ale odwodnioną, ponieważ stopień nawilżania podczas badania wyszedł mi po prostu fatalny. A ja piję dużo wody, no widać, że upały zrobiły swoje. Więc podkreślam, to jest produkt nie tylko do skóry suchej, ale do każdej mieszanej, tłustej również, każdej, która jest odwodniona. Jeśli nie wiesz, jaką masz skórę, to zachęcam Cię, przyjdź do nas na badanie API, ja Ci to badanie zrobię i będziesz wszystko wiedzieć. Wysoce skoncentrowana formuła z mieszanką naturalnych szwedzkich składników przeznaczona do dodawania do ulubionego kremu. Natychmiast nawilża, koi i odżywia skórę, odpowiedni dla każdego typu cery. Nałóż niewielką ilość ulubionego kremu do twarzy, Optimals na dłoń, dodaj 1-2 krople boostera, dobrze wymieszaj i nanieś na twarz. Stosuj rano i lub wieczorem w razie potrzeby. Booster może być stosowany jednorazowo lub tak długo, jak to konieczne. Jest to produkt do stosowania z jakimś kremem. Jest to produkt, który przychodzi w takiej buteleczce. Tu jest 15 ml albo aż, bo słuchajcie, to jest produkt, który używamy po prostu tylko i wyłącznie kropelkę. Więc myślę, że to jest produkt mega wydajny. I on jest taką pipetą. Proszę bardzo. On ma taką, jak widzicie, jedna kropla. To jest taka wodno-żelowa konsystencja. Proszę bardzo. I dodajecie taką jedną kroplę do ulubionego kremu, na przykład swojego, i nakładacie na twarz. Ten produkt spowoduje, że skóra będzie jeszcze bardziej nawilżona, jeszcze bardziej, no da Wam uczucie komfortu, ale przede wszystkim troszeczkę ukoi Waszą spragnioną skórę. Mnie na przykład akurat bardzo, ale to bardzo ten produkt pomógł. Na następnych stronach tegoż samego katalogu macie promocję na kremy do cery mieszanej oraz dla kremy do cery tłustej. I dziewczyny, i chłopaki również, bo to dla mężczyzn również jest. Warto jest sobie serię zafundować. Tu macie kremy na dzień, krem na noc, toniki, żele do mycia twarzy i dodać sobie, naprawdę nic Wam się nie stanie, to słuchajcie, nie przedobrzycie tego produktu, i dodać sobie szczególnie po tych upałach właśnie ten produkt. Według mnie jest to hit, jedna z tych nowości, o których mówię, specjalnie nagrywam osobno film, naprawdę uważam, że warto, ale to warto jest ten produkt, że tak powiem, troszeczkę wylansować w sieci, bo
no bo warto jest z niego skorzystać, tak po prostu uważam. A jeśli chodzi o finanse, 29,99, więc myślę, to jest produkt uniwersalny. Możecie sobie go dodać również, słuchajcie, według mnie do balsamu do ciała. Jeśli macie podrażnioną, wysuszoną skórę, czemu nie? Tutaj nigdzie nie jest napisane, że to jest tylko produkt do twarzy, tak? To jest napisane odżywczy krem booster Optimals i tyle. Także zachęcam Was do zakupu właśnie tego produktu. Mam nadzieję, że moja opinia pomogła Wam, szczególnie tym osobom, które mają skórę suchą, odwodnioną, z kiepskim, ze słabym nawilżeniem. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.